Witam wszystkich fanów i wariatów starej elektroniki. Dlaczego wariatów? No tak, bliska osoba mówi, że zajmuje się zupełnie niepotrzebnymi rzeczami i tylko wariat może wydawać pieniądze, poświęcać czas. Także jeżeli ktoś to teraz ogląda z zainteresowaniem, no to się zapisał do klubu wariatów. A tak troszkę poważniej, to tak. Na początku wszystko jest opisane, wystarczy zrobić sobie stop klateczkę i poczytać, bo ja nie jestem zakochany w swoim głosie. Tak szczerze to mi się nie podoba, no ale już dostałem tak od rodziców, więc musi być. Chociaż muszę przyznać, że na forum nieraz oglądam jakieś filmiki i mam wrażenie, nieodparte wrażenie, że niektórzy się zakochali w swoim głosie i po prostu uwielbiają. No ale czasami trzeba trochę siebie kochać, no. No bo jak kto nas nie pokocha, to my najlepiej siebie pokochamy. A tak poważnie, to proszę popatrzeć, całkiem przyzwoity sprzęcik, ma swoje lata. Jak widać na płycie głównej, wszystko jest ładnie opisane, rozmieszczone. Przewody są solidne, nie tak jak dzisiaj, takie cieniutkie wtyczuszki i tak dalej, tylko kabel taki porządny, że to naprawdę trzeba zdrowo szarpnąć, żeby popsuć. Elektrolity nieruszane i żyją, czyli że jak się chce, no to można, prawda? Także pozdrawiam wszystkich pacjentów. Sprawdzimy, jak Fisher ma rozwiązany system napędu, to znaczy, czy tak jak Ucher, że przy włączeniu zasilania silnik nie pracuje, a dopiero naciśnięcie, odtwarzanie, czyli play. Tak. Dobra, włączamy zasilanie. Silnik pracuje. Także jest już na obrotach, ale trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo cicha praca. Dobra, włożymy kasetkę. I naciśniemy play. Bezszelestny jest napęd. No, trzeba przyznać, że w porównaniu z naszym kasprzakiem jest po prostu zupełnie cichy. Jest nawet cichszy od pracy mechanizmu Uchera. Mimo że jest od nich no o te 4 lata starszy. Więc Fisher tutaj jednak jest o tyle lepszy. Tutaj wyłączyłem specjalnie głos, żebyście mogli Państwo sobie posłuchać pracy magnetofonu, czy jest hałaśliwy i tak dalej. A po drugie, już jestem zmęczony tymi ciągłymi uwagami, że coś komuś ukradłem, jakąś muzykę, więc niech muzyką będzie głos mechanizmu tego kaseciaka.
Do widzenia.